Witam. Gdy wypowiadam się o procesorach, mikrokontrolerach, których nie znam zbyt dobrze, to używam sformułowań. Zdaje się, wydaje mi się, nie widziałem, nie spotkałem, zostawiając sobie taką furtkę, że mogę nie wszystko wiedzieć. Ale AVR-owcy, oni wszystko wiedzą najlepiej, tak jak i Arduinowcy, którzy napisali miganie diodą przy użycie delaya, to już są super programistami. I w wszelkich dyskusjach o tym, dlaczego ARM jest słaby, jednym z argumentów takim sztandarowym jest, no bo ARM, STM32, głównie o tym mówimy, nie ma EEPROM. No i to jest właśnie rozmowa z kimś, kto się nie zna. Jeżeli znałby te procki, to po pierwsze wie, że może ten EEPROM zaemulować. Po drugie, że są takie, które mają EEPROM i to mamy nawet do 16, jak tu widać, kilo wbudowanego tego EEPROMu. Czyli zwykłe oszustwo. Pieprzenie, że STM-y nie mają EEPROMu, no jest, jak widzicie, totalną bzdurą, bo jak tu mam 525 pozycji. Oczywiście to jest mocno przesadzone, bo weźmiemy jeden procek, który ma cztery różne obudowy i no i to niby są cztery, tak? W praktyce wiadomo, że jest to jeden. Tak naprawdę to ja znam tylko jedną rodzinę, czyli STM32L, które mają EEPROM. Ciekaw jestem, czy coś się zmieniło w tym czasie. No nie, tylko L. No to jest, powiem szczerze, no nie polecam tych procków, bo no to jest dość przestarzała konstrukcja. Generalnie można powiedzieć, że to jest F1 z EEPROM-em, no, w dużym uproszczeniu. Ale takiego nieświadomego AVR-owca z klapkami na oczach możemy zagonić i powiedzieć, pokaż mi AVR-a, który ma wbudowane 16 kilo EEPROM-u. EEPROM-u najwięcej AVR-y mają, o ile kojarzę, chyba 4 kilo. Nie kojarzę większych. Ale no właśnie, jak mówię, jak kojarzę, bo nie zajmuję się już od około 2018 roku, nie zajmuję się AVR-ami. One się zmieniają, są robione nowsze. Wiem, że mamy już takie, które posiadają wielopoziomowy system przerwań, tylko że to są trzy poziomy, chyba że coś się już zmieniło w tym czasie, a w STM-ach 16 poziomów nie jest problemem, tylko nieliczne takie uproszczone konstrukcje mają tych poziomów mniej. 8 albo 4, ale nawet jeżeli weźmiemy tego o najmniejszej liczbie poziomów 4, to i tak jest to więcej niż to, co oferuje AVR. A cena tych AVR-ów nowych no nie jest zachęcająca w stosunku do STM-ów 32. No i mamy tu 12 kilo EEPROM-a, ma 52 pozycje są. Oczywiście, jak mówiłem, podchodźcie do tych pozycji z no, rezerwą, tak? Tu mamy niby 28, ale bardziej bym patrzył na to. Ja tu mam raz, dwa, trzy. No i mamy 13 już, tak? Bardziej na to trzeba patrzeć, choć jakby się tu tak uczciwie podejść,
to z tych 28 to widzicie, że to jest, tu mamy 151, 152, 162, czyli tak naprawdę to są 3. A czym się różnią? No jak tu zobaczycie, to generalnie różnią się obudową najczęściej, tak, bo tu mamy na przykład WLQFP i WLCSP. Te natomiast czym tu się różnią? Wszystkie LQFP, więc jakieś różnice, jakieś niuanse są inne. Trzeba by dokładniej się przyjrzeć. Być może różnią się na przykład napięciami zasilania, no. Ale już nie o to chodzi. No, każdy producent troszeczkę oszukuje i przeciąga tą prawdę w swoją stronę. Ale jeszcze tak, zobaczcie, jak zaginam Afeuerosa. Po pierwsze 16 kilo, czyli można o tym pomarzyć w AVR-ach. Po drugie 512 kilo flesza, 80 kilo ramu. Niech mi pokaże AVR-a, który ma, pomijam oczywiście X-Megi. No X-Megi to jest w ogóle niewypał, nieporozumienie, bo one były wprowadzone za późno, to jest nadal 8 bit, one są trochę szybsze, ale to jest nadal 8 bit i cena po prostu nie zachęca. Jak porównacie sobie taką X-Megię o jakichś tam parametrach, no tu najprościej wziąć flash RAM, no zegara już nie weźmiecie do porównania, bo te nieszczęsne X-Megi wymiękają, bo tam jest max zdaje się 30 kilo, a w STM-ach bez problemu znajdziecie dużo większe taktowanie, choćby F1 72 mega, więc już w tym momencie mamy przewagę. No mamy przewagę, że to jest jednak przy tym samym zegarze to jest rzędu 5, 7, 9 razy szybsze wykonywanie operacji, a może być nawet więcej, bo robiłem takie porównania, no i one nie zostawiają złudzeń, że ten 8-bitowiec musi się nieźle napocić, żeby 32-bitowe dane obsługiwać, a 32-bitowiec robi to na raz. Także te 32 mega tego procka L1 to będzie tak ze 150 mega X-Megi, no, a takich nie ma. Także, no ale, no mimo, że wolniejsza ta X-Mega i tak dalej, no dobrze, ale cena. No i okazuje się, że tu będziemy mieli dużo więcej pamięci, flash, dużo więcej RAMu, a prosek będzie tańszy. A skoro jest tańszy, no to myślę, że to jest taki chyba najważniejszy taki argument, zwłaszcza dla amatorów, bo dla firm to jeszcze to, jak długo będzie pisany program. No i właśnie na X-Megę, na AVR-a będzie pisany dłużej niż na STM-a, więc to się kompletnie firmom nie opłaca robić na tym szmelcu cokolwiek. No chyba, że mają parę milionów sztuk za śmieszne pieniądze i trzeba coś z tymi prockami zrobić. No to budujemy tam timer do szczoteczki do zębów albo do wibratora. Ale no to są sporadyczne sytuacje. Ja tak rokuję, że te 8-bitowce umrą dość, no może stosunkowo szybko. Myślę, że nie będą, tu raczej mówiąc 8-bitowce, mam na myśli generalnie AVR i te pice tych starszych generacji, a te nosze to jest w ogóle chyba nieporozumienie. Tam erraty po prostu robią swoje. Nikt nie chce walczyć z tymi erratami, woli wybrać coś, co w prosty sposób da się obsłużyć. Także mit chyba obalony, ale pewnie i tak miliony razy
nie dziennie, ale miesięcznie ten mit będzie powielany, że STM-y czy tam ARMY nie mają EEPROM. Jak widzicie, to jest zwykła manipulacja albo niewiedza. Jedno i drugie zasługuje na potępienie, bo robić, manipulować lub ze swojej niewiedzy robić kartę przetargową, no to nie jest dobry pomysł. Jeżeli film się wam podoba, jeżeli nie wiedzieliście, że są STM-y z EEPROM-em, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście mile widziane kawy, kawy, wsparcie, lajki, udostępnianie. Mamy święta, przydałoby się kupić jakąś fajną zabawkę, może dwurdzeniowy ARM i pobawić się nim. To mogłoby być ciekawe doświadczenie. Na razie nie miałem potrzeby używania tego w żadnym projekcie, więc jedynie w takich celach dydaktycznych bym zakupił takiego dwurdzeniowca, żeby się nim pobawić, pokazać co można, jak to działa, jak się do tego dobrać. Z góry dziękuję za oglądanie i wsparcie. Do usłyszenia.